chwila, słyszeliście coś? Chyba ktoś puka do drzwi, ale przecież nikogo się nie spodziewacie. Cóż, może to tylko sąsiad znowu przyszedł pożyczyć narzędzia ogrodnicze. Wstajecie, by zejść na dół i wtedy słyszycie szczęk metalu w dziurce od klucza. Paraliżuje was strach. Kilka sekund później dociera do was dźwięk otwieranych drzwi. Problem polega na tym, że mieszkacie sami. Najpierw trzeba się upewnić, czy na pewno ktoś obcy przebywa w domu. Musicie zrobić to po cichu, na wypadek gdybyście faktycznie mieli do czynienia z włamywaczem. Wyjrzyjcie przez okno w poszukiwaniu śladów. Widzicie coś podejrzanego? Czy pod domem stoi jakiś nieznany samochód? A może zauważyliście ślady butów albo stłuczoną szybę w oknie? Czy brama garażowa jest otwarta? W domu też mogą być jakieś wskazówki. Tylko szukajcie ich bardzo ostrożnie. Upewnijcie się, że robicie to niepostrzeżenie. Może w którymś pomieszczeniu zgasły światła, które zwykle się palą. A może podłoga jest brudna od błota, a wcześniej nie była. Uważnie przysłuchajcie się odgłosom. Może usłyszycie kroki, czyjś ruch albo skrzypienie drzwi. Chwileczkę, słyszeliście? Chyba ktoś wpadł na stolik kawowy. Okej, wygląda na to, że w domu faktycznie znajduje się obcy człowiek. Waszym kolejnym zadaniem jest na wszelki wypadek wydostać się z mieszkania. Jeśli to możliwe, wyjdźcie natychmiast. Możecie czmychnąć drzwiami frontowymi lub tylnym wyjściem, a nawet oknem. Jeśli zrobi się niebezpiecznie, spróbujcie uciec. Lepiej doznać kontuzji niż stracić życie. A jeżeli ucieczka nie wchodzi w grę, zamknijcie się w jakimś pomieszczeniu. Włamywacze zwykle zaglądają najpierw do sypialni, bo to tam większość ludzi trzyma najcenniejsze przedmioty. Lepiej więc trzymać się od nich z daleka. Mimo to, jeśli nie macie wyboru, sypialnia musi wam wystarczyć. Zamknijcie się i udawajcie, że śpicie, ale jeżeli macie możliwość, ukryjcie się gdzieś indziej. Łazienka to dobry wybór, ponieważ włamywacze zwykle tam w ogóle nie zaglądają. A teraz bądźcie cicho. Złodziej pewnie nie zabawił was w domu dłużej niż 10 minut. Jeśli intruz do tej pory nie zorientował się, że jesteście w środku, unikniecie konfrontacji. Najważniejsze jest wasze bezpieczeństwo, więc nie poruszajcie się i nie hałasujcie. Jak tylko bezpiecznie się ukryjecie, zadzwońcie po policję. Pamiętajcie, żeby dzwoniąc po pomoc, zawsze najpierw podawać swoją lokalizację. Jeśli coś się stanie i nie będziecie mogli dokończyć rozmowy, służby będą przynajmniej wiedzieć, dokąd się udać. Spróbujcie przyjrzeć się włamywaczowi, chyba że istnieje ryzyko, że was zauważy. Zapamiętajcie jego wzrost, budowę ciała, sposób chodzenia, kolor włosów, skóry, płeć, wiek i inne szczegóły, które wpadną wam w oko. Wszystko, co zauważycie, może się przydać. Jeśli na zewnątrz stoi pojazd, zapamiętajcie jego markę, kolor i numery rejestracyjne i czekajcie. Siedźcie w bezruchu i nie wychodźcie ze swojej kryjówki, dopóki złodziej nie wyjdzie z domu albo dopóki na miejscu nie pojawi się policja. Włamywacze nie wchodzą do przypadkowych domów. Nie chcą, żeby ktoś ich zauważył, więc bardzo ostrożnie wybierają swój cel. A wy musicie zrobić wszystko, żeby wasze mieszkanie nie padło ich łupem. Zadbajcie o otwartą przestrzeń na posesji. Roślinność utrudnia pilnowanie domu, więc złodzieje wybiorą ten, gdzie rośnie jej najwięcej. Pamiętajcie, żeby przyciąć wszystkie żywopłoty, które zasłaniają okna i drzwi. Przez cały rok każdego dnia włączajcie światła tuż po zmroku. Oświetlajcie wszystko – werandę, podjazd, ogród i z przodu i z tyłu. Po pierwsze, dzięki temu otoczenie będzie bardziej widoczne, co zniechęci złoczyńców, a po drugie, da to wrażenie, że ktoś jest w domu. Złodzieje nie chcą, żeby ktoś był w środku, kiedy będą się włamywać. Zamknijcie wszystkie drzwi i okna. Ludzie często zapominają o oknach w łazience, a przestępcy to wykorzystują. Musicie odciąć wszelkie drogi dostępu do domu. Nie zostawiajcie żadnych sekretnych przejść, na wypadek gdybyście zapomnieli kluczy. Skoro wy wiecie o ich istnieniu, wiedzą też złodzieje. Jeśli blisko domu rosną drzewa, przytnijcie gałęzie, żeby nie można było po nich wspiąć się do okien. Trzymajcie wszystkie narzędzia i drabiny w zamkniętym garażu. Nigdy nie zostawiajcie ich nieużywanych w ogródku, ponieważ mogą posłużyć do włamania. Nie ukrywajcie zapasowych kluczy do domu w skrytkach na dworze. Lepiej dać je zaufanemu sąsiadowi. Kiedy wprowadzicie się do nowego domu lub mieszkania, jeśli to możliwe, natychmiast wymieńcie zamki. Upewnijcie się, że drzwi wyglądają na nowe i solidne. Stare i łatwe w forsowaniu wejścia przyciągają włamywaczy. Nie wyrzucajcie kopii dokumentów i niepotrzebnych rachunków. Złodzieje mogą przeszukiwać kosze na śmieci, żeby dowiedzieć się więcej na wasz temat.
Zanim wyrzucicie papiery, potnijcie je na drobne kawałeczki. Nie zostawiajcie kartonów po nowym telewizorze, drogim telefonie, laptopie czy opakowań po złotym zegarku w pobliżu domu. Nie pokazujcie nikomu, że wam się powodzi. Upewnijcie się, że numer domu jest widoczny i łatwo go zauważyć. Dzięki temu policja i inne służby ratownicze będą mogły szybciej namierzyć posesję. Nawet jeśli zamontowaliście monitoring, to i tak nie ma gwarancji, że wasz dom nie stanie się celem włamywacza. Kamery są przydatne do poszukiwania złodzieja już po zajściu, ale nie zapobiegają włamaniu. Wiele kradzieży ma miejsce, kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje. Dlatego musicie zrobić wszystko, żeby złodzieje nie dowiedzieli się, że przez dłuższy czas nie będzie was w domu. Zadbajcie o to, by podczas waszej nieobecności mieszkanie wyglądało na zamieszkałe. Powiedzcie sąsiadom, że wyjeżdżacie, poproście, żeby mieli oko na wasz dobytek i od czasu do czasu tam zajrzeli. Złodzieje często zaglądają do skrzynki na listy, kiedy chcą sprawdzić, czy ktoś obecnie mieszka w danym domu. Jeśli znajdą w niej górę listów, to znaczy, że mieszkanie stoi puste. Poproście sąsiadów, żeby wyjmowali dla was korespondencję i zbierali ulotki i gazetki z werandy. Włamywacze często też oznaczają nieruchomość. Na przykład mogą włożyć w drzwi cienki pasek wycięty z plastikowej butelki. Jeśli pozostanie tam dzień czy dwa, to będzie to jasny sygnał dla przestępcy, że nikogo nie ma w domu. Poproście sąsiadów, żeby na to też zwracali uwagę. Powiedzcie im również, żeby co jakiś czas zaparkowali przed waszym domem samochód. Złodzieje pomyślą, że macie gości. Oczywiste jest, że jeśli w domu panuje cisza przez kilka dni, to znaczy, że nikt tam obecnie nie mieszka. Możecie więc nastawić automatyczne włączanie świateł, radia lub telewizora na kilka godzin dziennie. Jeśli wyjeżdżacie na dłuższy czas, zatrudnijcie kogoś do przecinania trawy, podlewania roślin lub odśnieżania podjazdu. Lepiej nie umieszczać w internecie zdjęć z wakacji, kiedy jeszcze jesteście na urlopie. Włamywacze korzystają z mediów społecznościowych i zdobywają informacje. To niebezpieczne, nawet jeśli macie prywatne konto. Złodzieje mogą współpracować z internetowymi przestępcami. Włamują się oni na konta bogatych ludzi, żeby dowiedzieć się, kiedy wybierają się na wakacje i informują o tym włamywaczy. Ale zanim ktoś włamie wam się do domu, przez jakiś czas go obserwuje. Chce się dowiedzieć, kiedy w nim przebywacie. Jeśli pojawią się głuche telefony, to może być znak, że złodziej sprawdza, o których porach dnia nie ma was w domu. Jeśli czujniki ruchu oświetlenia źle działają, natychmiast sprawdźcie, czy wszystko z nimi w porządku. Nie zawsze oznacza to problemy z zasilaniem. Włamywacze mogli przeciąć kable. Zwracajcie uwagę na drzwi. Jeśli zauważycie zadrapania na zamku albo trudniej niż zwykle przyjdzie wam otwieranie ich kluczem, może to oznaczać, że ktoś próbował się włamać. Od razu zmieńcie zamki. Włamanie zaczyna się pukaniem do drzwi. Jeśli akurat w tym czasie będziecie w domu, musicie wiedzieć, co zrobić, żeby przepędzić złodzieja. Zawsze udawajcie, że nie jesteście sami. Możecie zawołać na przykład tak. Czy ktoś może otworzyć drzwi? Nauczcie dzieci, żeby nigdy nie otwierały nikomu, kiedy nie ma was w pobliżu. W środku nocy budzi was hałas dobiegający z dołu. Pierwsze, co musicie zrobić, to sprawdzić, co to za odgłosy. Jeśli podejrzewacie, że ktoś jest w waszym domu, zróbcie to szybko i po cichu. Może była to tylko mysz, która coś przewróciła, ale jeśli wasze podejrzenia się potwierdzą i zobaczycie intruza w jadalni, natychmiast szukajcie wyjścia. Jeśli macie taką możliwość, skorzystajcie z drabiny pożarowej albo uciekajcie przez okno. Istnieje jednak pewne ryzyko, że będziecie musieli zostać na miejscu. Łapcie więc za telefon i dzwońcie na policję. Podajcie im adres i pokrótce streśćcie sytuację, a w mgnieniu oka wyślą do was radiowóz. Policja wjechała na waszą ulicę, ale ma problem, żeby was namierzyć. Funkcjonariusze wreszcie docierają na miejsce, ale musieli najpierw sprawdzić wszystkie numery budynków w okolicy. I zanim się pojawili, włamywacz zdążył uciec. Wszystko dlatego, że numer waszego domu jest tak maleńki, że praktycznie go nie widać. Ten na skrzynce pocztowej też trudno zauważyć. Sprawdźcie sobie nową, widoczną z daleka tabliczkę i upewnijcie się, że numery są duże i wyraźne. Nie dość, że goście szybciej do was trafią, to następnym razem policja też nie przeoczy waszego domu. Przy okazji możecie zadbać o widoczność numeru na skrzynce na listę. Aby chronić swoją posesję, warto też zainwestować w płot, o ile jeszcze go nie posiadacie. Musi być trudny do sforsowania. Postawcie siatkę albo metalowe ogrodzenie. Wbijcie je w beton, żeby włamywacze nie mogli go podnieść.
Jeśli nie przeszkadza Wam surowy wygląd, możecie poeksperymentować z drutem kolczastym. Następnie zadbajcie o oświetlenie drogowe, ponieważ ciemne podwórko jest doskonałym wabikiem na niechcianych gości. Zamontujcie na zewnątrz kilka lamp, które można włączyć i wyłączyć. Porządne oświetlenie podwórka pozwoli Wam zobaczyć, co się tam dzieje, a przy okazji Waszym sąsiadom, którzy w razie czego mogą zadzwonić do Was i na policję. Kamera z reflektorem też może się przydać. W ciągu dnia pozostaje zwykle wyłączona i działa na czujnik ruchu. Kiedy wychwyci jakieś manewry, zapala się oślepiającym światłem. Na rynku można dostać też taką, która jednocześnie zaczyna nagrywać. Dzięki temu nie dość, że przestraszycie włamywaczy, to jeszcze będziecie mieć filmowy dowód na wypadek, gdyby do czegoś doszło. Kolejnym pomocnym gadżetem jest dzwonek z kamerką. Za każdym razem, kiedy ktoś dzwoni do drzwi, możecie odebrać, nawet jeśli nie ma Was w domu. Ponieważ sprzęt jest sparowany z telefonem, będziecie mogli odebrać połączenie obojętnie, w jakim miejscu przebywacie. Jeśli to ktoś obcy i coś wyda Wam się podejrzane, możecie udawać, że siedzicie w domu i dać intruzowi do zrozumienia, żeby sobie poszedł. Gęste krzaki w ogrodzie to świetna kryjówka dla złodzieja. Możecie nawet nie zauważyć, że ktoś wtargnął na Waszą posesję. Dbajcie o przycinanie krzewów. Nie dość, że zapewni to większe bezpieczeństwo, to jeszcze upiększy ogródek. Wybierając się na wakacje, unikajcie dzielenia się swoją lokalizacją w mediach społecznościowych. Załóżmy, że ktoś od dłuższego czasu obserwuje Wasz dom. Wakacyjny wyjazd jest dla niego doskonałą okazją do tego, by uderzyć. Wstrzymajcie się z publikowaniem zdjęć z wyprawy do momentu, kiedy wrócicie do domu i będziecie mieć wszystko na oku. I nie chwalcie się też tym, co robicie na co dzień. Ktoś może śledzić Wasz dzienny rozkład zajęć i zaplanuje włamanie, kiedy na przykład wybierzecie się na zakupy. I choć to oczywiste, pamiętajcie, żeby zawsze, kiedy wychodzicie z domu, zamykać drzwi na klucz, nawet jeśli mieszkacie w bezpiecznej okolicy. A jeśli dopiero co wprowadziliście się do nowej posiadłości, zmieńcie zamki. Tyczy się to również mieszkań i wynajmowanych pokoi. Bezpieczeństwa nigdy za wiele. Zachowujcie pozory, że ktoś zawsze jest w domu, nawet gdy stoi pusty. Możecie po prostu zostawić włączoną telewizję, albo jeszcze lepiej, kupcie symulator telewizora. Da się go tak zaprogramować, żeby włączał się i wyłączał, kiedy tylko chcecie, bo przecież byłoby to dziwne, gdyby cały czas był uruchomiony. Przy okazji zaoszczędzicie kilka złotych, ponieważ urządzenie zużywa mniej energii niż normalny telewizor. Zainwestujcie też w programator czasowy do gniazdka i podłączcie go do lampy. Ustawcie licznik, żeby się włączyła, na przykład w czasie kolacji i na jakiś czas w nocy. Możecie też ustawić włącznik czasowy dla radia. Złodziej pomyśli, że słuchacie muzyki i porzuci próby włamania. Nie zapominajcie też o cennych przedmiotach stojących na zewnątrz, na przykład o grillu, rowerach i różnych sprzętach. Schowajcie je do garażu i dobrze zamknijcie. Monitoring pozwoli Wam kontrolować sytuację w domu, nawet kiedy jesteście w pracy. Jest to szczególnie przydatne, jeśli podejrzewacie, że ktoś może się włamać. Rozważcie wzmocnienie nawet stosunkowo nowych drzwi. Zdesperowani włamywacze, chcąc dostać się do środka, mogą próbować je nawet wyważyć. Zainwestujcie w porządne drzwi, które nie tak łatwo sforsować. To samo tyczy się okien. Warto zamontować szyby, które nie pękną od uderzenia kamieniem. Albo użyjcie folii ochronnej. Jest wykonana z wytrzymałego tworzywa, która wzmacnia okna. Nawet jeśli ktoś wybije szybę, folia utrzyma odłamki szkła. Opóźni to trochę próbę wtargnięcia i niewykluczone, że złodzieje całkowicie porzucą swój plan. Skrzynka pocztowa również zdradza, czy jesteście w domu. Jeśli piętrzą się w niej listy, to jasny sygnał, że nie sprawdzaliście jej od co najmniej kilku dni. I nawet jeżeli Wasz dom nie był celem złodzieja, teraz może się nim stać. Zaprzyjaźnijcie się z sąsiadami, zaproście ich na herbatę i porozmawiajcie o swoich obawach. Wy będziecie mieć ich na oku, a oni Was. I jeśli w okolicy będzie kręcił się ktoś podejrzany, dadzą Wam znać. Poproście ich o przysługę, kiedy będziecie na wakacjach. Niech parkują samochód na Waszym podjeździe, żeby zachować pozory, że ktoś jest w domu. Możecie też dać im kluczyk do skrzynki i poprosić, żeby odbierali pocztę. Odwdzięczycie się im, kiedy przyjdzie ich kolej na wakacyjny wyjazd. Przejdźcie się wokół domu i postawcie się na miejscu włamywacza. Co byście zrobili, żeby dostać się do środka?
W ogrodzie rośnie drzewo, po którym można by się wspiąć i wejść na piętro? A może da się włamać, wdrapując się na górę śmieci, które tam zalegają? Lepiej pozbyć się obu i utrudnić dostęp na piętro, a dzięki temu nikogo nie będzie kusiło, żeby wybić okna i właśnie tędy dostać się do środka. Jeśli w waszych frontowych drzwiach znajduje się otwór na listy, uważajcie na tak zwanych poławiaczy. Włamywacz wkłada przez dziurkę kijek z haczykiem i łowi klucze, a czasem może nawet próbować otworzyć drzwi. Zainwestujcie w kratkę na otwór na listę. Dzięki temu, nawet jeśli złodziej będzie próbował jakiś sztuczek, nie zdziała zbyt wiele. Inna sprawa to kosztowności trzymane w domu. Powinny leżeć poza zasięgiem wzroku. Najbezpieczniej przechowywać je w sejfie, ale można też zaopatrzyć się w atrapy na wypadek, gdyby ktoś włamał się do domu. Trzymajcie kilka bransoletek ze sztucznego złota na stoliku nocnym. Włamywacze pomyślą, że zgarnęli spory łup, a tak naprawdę wrócą do domu z pustymi rękoma. Jeśli zawsze chcieliście mieć zwierzaka, być może właśnie nadszedł czas, by sprawić sobie psa. Przygotujcie mu wygodne miejsce do spania na dworze, a ten w podzience będzie chronił wasz dom. Jak tylko usłyszy kroki w ogrodzie, ostrzeże was szczekaniem. Dodatkowo obudzi całą okolicę, a zajście skupi na sobie jeszcze większą uwagę. Nigdy nie wieszajcie kalendarza na widoku, w przeciwnym razie wszystko pójdzie na marne. Załóżmy, że włamywacz podchodzi od tyłu i zagląda przez okno. Jeśli zobaczy kalendarz, a w nim dokładne daty zaplanowanego wyjazdu, żadna sztuczka nie zadziała, ponieważ już się na nią nie nabierze. Ostatnią deską ratunku jest przycisk SOS, który możecie trzymać przy sobie, kiedy śpicie. Da się go tak zaprogramować, żeby po wciśnięciu wezwał pomoc. W ten sposób poinformujecie firmę ochroniarską i policję, że ktoś włamał się do waszego domu. Czy wiesz, że w Stanach Zjednoczonych co 15 sekund dochodzi do włamania? Oznacza to, że każdego dnia ma miejsce około 4800 włamań, a policja radzi sobie tylko ze 13% wszystkich zgłoszeń. Więc tak, bezpieczeństwo domu jest bardzo ważne i nie można go lekceważyć. Ale spokojnie, nie musisz zaraz zamieniać go w twierdzę. Istnieje wiele środków ostrożności i gadżetów, które skutecznie odstraszą włamywaczy bez nadwyrężania twojego domowego budżetu. Po pierwsze, domy bez alarmu są o 300% bardziej narażone na włamania i kradzieże, więc tu nie ma co rozważać. Powinieneś jak najszybciej go założyć. Istnieje jednak wiele rodzajów systemów zabezpieczeń, dlatego wybór takiego, który będzie spełniał twoje wymagania, a także nie nadszarpnie portfela, jest kluczowy, ale i przytłaczający. Wszystko sprowadza się do dwóch opcji: profesjonalnych instalacji i instalacji na własną rękę. Przyjrzyjmy się im bliżej. Profesjonalnie zainstalowane systemy wymagają monitoringu i podpisania umowy, prawdopodobnie długoterminowej. Wiążą się też z opłatami. Zaletą jest to, że koszty początkowe będą raczej niskie, ponieważ firmy mogą je sobie wpisać w abonament i rozłożyć odpowiednio na czas trwania umowy. Jeśli zdecydujesz się na profesjonalną instalację, firma najpierw wyśle do ciebie jednego ze swoich pracowników, który przeprowadzi ocenę bezpieczeństwa twojego domu i przedstawi ci wszystkie opcje. Kolejną fajną rzeczą jest to, że wszelkie usterki i problemy z zainstalowanym systemem możesz bez problemu zgłosić, ta firma zajmie się resztą i załata luki w bezpieczeństwie na swój koszt. Tak więc postaw na profesjonalne systemy, jeśli nie masz czasu i ochoty na oglądanie filmów instruktażowych lub czytanie instrukcji instalacji alarmu. Ale mimo swoich zalet, taki system zabezpieczeń może się u ciebie nie sprawdzić, zwłaszcza jeśli jesteś najemcą, ze względu na warunki zobowiązania umownego. A może nie jesteś najemcą, ale po prostu masz ograniczenia budżetowe. Właśnie w takich sytuacjach z pomocą przychodzą instalacje DIY. Najwspanialszą rzeczą w takich systemach jest to, że podczas gdy średnia cena monitoringu wynosi około 100 zł miesięcznie na profesjonalnie zainstalowanych systemach, to na tych zakładanych samodzielnie jest to jakieś 50 zł miesięcznie. Ponadto nie ma opłat montażowych. Jednak należy spodziewać się wyższych kosztów początkowych, z których największy to sprzęt. Kolejnym minusem takiego rozwiązania jest ryzyko niewłaściwego umieszczenia alarmu, co może spowodować luki w zabezpieczeniach. Tak więc przed podjęciem decyzji dokładnie przeanalizuj swoje potrzeby oraz okolice, w której mieszkasz. Czy wiesz, że 34% włamywaczy wchodzi do domu drzwiami?
Jeśli więc twoje drzwi nie są solidne i bezpieczne, to w zasadzie zapraszasz złodziei do środka. Nie wystarczy zainstalowanie systemów bezpieczeństwa. Musisz również sprawdzić wszystkie potencjalne wejścia. Upewnij się, że ramy drzwi są mocne, a zawiasy zabezpieczone. Zawsze możesz kupić zestaw wzmacniający drzwi, który zapewni ci dodatkową ochronę. Jeśli twoje drzwi mają otwór na listy, to sprawdź, czy można przez niego odblokować zamek. Wprowadzając się do domu, w którym wcześniej mieszkali inni ludzie, nie zapomnij zmienić zamków. W ten sposób upewnisz się, że nikt obcy nie będzie mógł wejść do środka, używając kluczy. Możesz również zaopatrzyć się w kamerę z dzwonkiem. Szczególnie polecamy tą z Amazona. Jest bezprzewodowa i ma wbudowany akumulator, który wytrzymuje bez ładowania nawet 2 miesiące. Poziom baterii możesz łatwo monitorować za pomocą dedykowanej aplikacji na telefon. Posiada również technologię wykrywania ruchu i nocną wizję. I nie musisz się martwić o złe warunki pogodowe, ponieważ dzwonek jest wodoodporny. Przy okazji nie zapomnij o przesuwnych drzwiach. Możesz użyć listwy okiennej lub kołka, aby uniemożliwić ich otwarcie. Świetnie sprawdzi się też czujnik otwarcia drzwi lub czujnik zbicia szyby, który powiadomi cię o każdej próbie włamania. Omówię teraz podstawy bezpieczeństwa. Aż 23% włamywaczy wchodzi do domu przez okno. W końcu, kto z nas choć raz nie zapomniał go zamknąć? A zresztą nawet jeśli wszystkie okna są zamknięte, włamywacze mogą po prostu zbić szybę. Jeśli nie chcesz, żeby cię to spotkało, możesz wzmocnić szkło za pomocą folii zabezpieczającej, dodać kraty okienne lub zainstalować czujniki. Jeśli żadne z tych rozwiązań ci nie odpowiada, możesz również posadzić kłujące krzewy pod oknami na parterze, aby zniechęcić złodziei do włamania. Jaka jest różnica między aktorem a włamywaczem? Włamywacze nie lubią być w blasku reflektorów, dlatego posiadanie oświetlenia zewnętrznego jest dobrym rozwiązaniem. Lampy powinny być umieszczone wokół przedniego i tylnego podwórka, wzdłuż ścieżek i w pobliżu garażu. Aby były bardziej skuteczne, można użyć reflektorów aktywowanych ruchem. Weźmy na przykład ten. Jest zasilany energią słoneczną, więc na pewno zaoszczędzisz na rachunkach za prąd. I spokojnie, w pochmurne dni też działa. Jestem w stanie uruchomić się przez 4 do 5 nocy podczas deszczu. Nie pozwól włamywaczom bawić się w chowanego. Choć drzewa i krzewy, owszem, upiększają twój ogród, mogą też stanowić dogodną kryjówkę dla złodziei. Dlatego należy przycinać rośliny, przynajmniej te znajdujące się w pobliżu domu. Zamiast wysokich zarośli możesz też postawić na mniejsze kwiaty i krzewy, aby włamywacze nie mieli się gdzie schować i czekać, aż wyjdziesz z domu. To samo dotyczy wszelkich zamykanych bram, szop i innych budynków na posesji. Pamiętaj, żeby je zawsze zamykać. Złodzieje mogą użyć stołków i drabin, aby wejść do domu przez okno. Nie ułatwiaj im więc zadania, zostawiając te rzeczy na zewnątrz. To chyba oczywiste, ale i tak o tym wspomnę. Zamykaj garaż. Nawet jeśli nie można przez niego wejść do domu, prawdopodobnie przechowujesz tam wiele cennych rzeczy, którymi mogliby być zainteresowani włamywacze. Warto również trzymać pilota do drzwi garażowych w domu, a nie zostawiać go w samochodzie. Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Jeśli używasz szyfru, żeby otworzyć garaż, zachowaj go w tajemnicy i pod żadnym pozorem nie wprowadzaj go w obecności innych osób, nawet sąsiadów. Zasada ograniczonego zaufania jest tutaj kluczowa. Lepiej dmuchać na zimne. Zainstalowanie alarmu na podjeździe również pomoże zabezpieczyć garaż. W dzisiejszych czasach dużym problemem są nie tylko włamywacze, ale także piraci gankowi, czyli złodzieje paczek. W ubiegłym roku ich ofiarą padł co siódmy Amerykanin. Tu przydatne okazują się kamery bezpieczeństwa. Po pierwsze, działają odstraszająco, a po drugie, gdyby ktoś rzeczywiście ukradł twoją przesyłkę, dzięki nagraniu będziesz w stanie go zidentyfikować. Jeśli jednak nie możesz sobie pozwolić na dobrą kamerę, to kup atrapę. Są one o wiele tańsze, ale sprawią, że twój dom będzie wyglądał na bardziej bezpieczny. Polecamy na przykład tą. Jest wyposażona w migające światełko, dzięki któremu wygląda jak prawdziwa. I ostatnia rada. Zainwestuj w sejf. I wcale nie musi to być jedna z tych niemożliwych do złamania gigantycznych szaf pancernych, jakie widzimy w filmach. Nawet jeśli podjąłeś wszystkie środki ostrożności, włamywacze i tak mogą wejść do twojego domu. Musisz więc upewnić się, że twoje cenne rzeczy są w bezpiecznym miejscu, do którego tylko ty masz dostęp. Kup sejf i schowaj w nim drogą biżuterię i ważne dokumenty. Pamiętaj, żeby był ognio- i wodoodporny oraz odpowiednio ciężki.
W przeciwnym razie złodziej po prostu podniesie go i z nim wyjdzie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że zastosujesz się do moich rad. W końcu przezorny, zawsze ubezpieczony. Parkujesz samochód w ciemnej uliczce, zamykasz go i idziesz kupić sobie kawę. Kiedy wracasz, twojego ukochanego auta już tam nie ma. Rozlega się syrena. A nie, zaraz, to budzik. Oh, na szczęście to tylko sen, który, miejmy nadzieję, nigdy się nie spełni. Po pierwsze, załóż w swoim samochodzie blokadę kierownicy. Może to być albo długi metalowy pręt, albo blokada łańcuchowa połączona z klamrą pasów bezpieczeństwa. Obie opcje są dobre, aby spowolnić gagatka, który będzie chciał się włamać do twojego pojazdu. Jednak sama blokada nie wystarczy. Złodzieje mogą po prostu przeciąć kierownicę lub zamek, więc dla pewności musisz zapewnić kilka dodatkowych warstw ochrony. Przestępcy lubią używać gadżetów, które przechwycują sygnały i pomagają im kraść samochody bez klucza. Na przykład, jeśli pojazd jest zaparkowany w garażu prywatnego domu lub pod oknami wielopiętrowego budynku, bardzo łatwo taki sygnał zarejestrować za pomocą urządzenia odbierającego fale radiowe. Złodzieje mogą szybko go przechwycić, a właściciel samochodu niczego nie zauważy. Aby zabezpieczyć klucze przed tego typu atakami, zawiń je w coś metalowego, na przykład w folię aluminiową, która blokuje sygnały radiowe. Możesz też je trzymać w metalowym pudełku. Zawsze parkuj w miejscach, które są dobrze oświetlone i wyposażone w kamery bezpieczeństwa. Wejścia do budynków i parkingi to najlepszy wybór. Unikaj ciemnych, odizolowanych placów, które mogą narazić cię na niebezpieczeństwo. Ale jeśli musisz tam zaparkować, to przynajmniej wybierz miejsce blisko obsługi lub tam, gdzie zobaczą cię kamery. Pamiętaj, aby skręcić koła w stronę krawężnika, bez względu na to, gdzie parkujesz. Dzięki temu utrudnisz złodziejowi odholowanie pojazdu. Będzie on musiał wykonać kilka dodatkowych manewrów, co wymaga czasu i wysiłku, więc prawdopodobnie sobie odpuści. W wielu przypadkach złodziejom nie chodzi o twój samochód, tylko o to, co jest w środku. Na przykład ten nowy laptop na przednim siedzeniu albo droga torebka wypchana kosztownościami. Takim rzeczom trudno się oprzeć i często prowadzą do włamania. Lepiej więc schować je w bagażniku lub innym mało widocznym miejscu. Jeśli chcesz coś kupić po drodze, pamiętaj, żeby zawsze wyłączyć silnik i zamknąć okna i drzwi. Zostawienie auta tylko na chwilę to idealna okazja dla złodzieja. Chcesz ułatwić włamywaczom życie? W takim razie zostaw dowód rejestracyjny w samochodzie. Dzięki temu będą mogli go okazać policjantom, jeśli zostaną zatrzymani. Informacje o ubezpieczeniu i numerze VIN pomogą im wyrobić nowy kluczyk, aby bez problemu otworzyć samochód. Jeśli nie jesteś jedyną osobą korzystającą z pojazdu, wyznacz jakieś sekretne miejsce na ukrycie dowodu rejestracyjnego i powiedz o nim tylko tym osobom, którym ufasz w 100%. Możesz również zrobić zdjęcie dokumentów i zapisać je na swoim smartfonie. Inną opcją jest zrobienie kopii i trzymanie ich przy sobie. Oznacz szyby i lusterka w aucie numerem VIN, czyli numerem identyfikacyjnym pojazdu. Ta usługa nie będzie cię dużo kosztować, a może zdemotywować złodziei, którzy będą musieli wymienić oznaczone szyby. Na pewno dwa razy zastanowią się, czy ta gra jest warta świeczki. Możesz też zabawić się w szpiega i zostawić znaki na różnych częściach samochodu niewidzialnym pisakiem lub pokryć go mini kropeczkami skrywającymi dane identyfikacyjne. Nie powstrzyma to złodziei, ale przynajmniej ułatwi ci śledzenie pojazdu, jeśli zostanie skradziony. Musisz zostawić samochód w nowym miejscu, ale nie wiesz, czy jest bezpieczne? Wobec tego ukryj w nim stary, włączony telefon lub tablet. Upewnij się, że jesteś w stanie go namierzyć, na przykład funkcją „Znajdź moje urządzenie”. Dzięki temu w kilka sekund zlokalizujesz samochód. Możesz też kupić tani pakiet danych, aby móc śledzić telefon w czasie rzeczywistym, albo skorzystać z GPS-a, który powinien działać nawet bez karty SIM. Załóż na swoje lusterka boczne specjalne osłony. Możesz nawet znaleźć modele, które posiadają zamki wykonane z nieprzecinalnych materiałów. Taka osłona ochroni je przed zarysowaniami i wandalizmem oraz przedłuży ich żywotność. A jeśli zależy ci nie tylko na bezpieczeństwie, ale również na estetyce, to wybierz pokrowce z logo ulubionej drużyny lub innym fajnym wzorem. Przy okazji podrasujesz trochę swój wóz, co nie?
Złodzieje samochodów wiedzą, jak odwrócić Twoją uwagę. Kawałek papieru przyklejony do tylnej szyby, plastikowa butelka na masce lub koszula na bagażniku, te i inne małe rzeczy prawdopodobnie sprawią, że wyjdziesz z auta. Są nawet tacy, którzy będą udawali miłych i pomocnych, sugerując Ci, żebyś zjechał na pobocze, bo masz coś pod samochodem. I znów chodzi o to, żeby wywabić Cię z auta i bezczelnie je ukraść. Pod żadnym pozorem nie wychodź z pojazdu. Zamknij okna i zablokuj drzwi, jeśli w pobliżu kręci się ktoś podejrzany. Ale nie tylko złodzieje stwarzają zagrożenie dla Twojego auta. Problemem może być również ostra zima. Jeśli nie chcesz odklejać wycieraczek od szyby i przeklinać każdego ranka, odchyl je, żeby stały pionowo. Na pewno słyszałeś, że to zły pomysł, ponieważ sprężyna się niszczy i ktoś może ukraść wycieraczki, ale nie martw się, sprężyny nie tracą swojej sprężystości, a wycieraczki nie są wcale takim łakomym kąskiem dla złodzieja. Jeśli jednak zapomnisz to zrobić i przed pracą powita Cię widok przymarzniętych wycieraczek, spróbuj uruchomić klimatyzację. Zimne powietrze odmrozi szyby tak samo jak ciepłe, ponieważ je osusza. O nie, zamek zamarzł, a Ty nie możesz dostać się do środka swojego auta. Luzik, wystarczy żel antybakteryjny. Ta substancja bez problemu roztopi lód. Aby zapobiec oszronieniu się przedniej szyby, zmieszaj 3 części octu z 1 częścią wody i spryskaj tym roztworem okna na noc. Dzięki temu nie będziesz musiał rano skrobać szyb. W zimne dni zawsze utrzymuj zbiornik paliwa napełniony do przynajmniej połowy. Wilgotne powietrze chętnie wypełni każdą pustą przestrzeń nad paliwem, a na mrozie powietrze się skrapla. Woda jest gęstsza od benzyny, więc osadza się na dnie zbiornika. Kiedy nagromadzi się jej wystarczająco dużo, przejdzie przez przewód paliwowy do silnika, a to może się źle skończyć. Aby chronić swoją brykę przed rdzą, regularnie ją myj. Coś tak prostego jak czystość naprawdę ma znaczenie, ponieważ brud uszkadza warstwę ochronną lakieru i farby i ułatwia tworzenie się rdzy. Nie zapomnij o umyciu podwozia samochodu. Potrzebujesz tej warstwy, aby chronić swój pojazd przed uszkodzeniami. Sól, którą posypuje się drogi w zimie, również może ułatwiać tworzenie się rdzy. Należy więc spłukiwać samochód przynajmniej raz na tydzień, nawet w mroźne dni. Nie zapomnij też o woskowaniu go co najmniej 2 razy w roku. Dzięki temu lakier będzie wyglądać jak nowy, a auto będzie zabezpieczone przed promieniami UV. I ostatnia wskazówka, która na pewno Ci się przyda. Jeśli coś Ci się rozleje w środku, natychmiast to wyczyść, inaczej ciecz przesiąknie przez tapicerkę i dotrze do metalowych części auta. Właśnie w ten sposób tworzy się rdza. Meldujesz się w swoim pokoju hotelowym, podłączasz do Wi-Fi, wskakujesz na łóżko i wrzucasz do sieci 15 zdjęć fantastycznego widoku z okna. Jednak kiedy mija początkowy przepływ emocji, zauważasz podejrzane migające światełko na dużym telewizorze. Czy to możliwe, że ktoś Cię obserwuje, czy po prostu naoglądałeś się za dużo filmów szpiegowskich? Cóż, ukryte kamery występują we wszystkich kształtach i rozmiarach. Duże są łatwe do zauważenia, ale te małe bywają naprawdę podstępne i niepozorne. Mogą być ukryte za meblami, w dekoracjach lub otworach wentylacyjnych i wszędzie tam, gdzie trudno będzie Ci je zauważyć. Istnieją nawet specjalne kamery, które można ukryć w przedmiotach codziennego użytku, takich jak budziki, ramy obrazów, wazony i lampy. Sprawdź, czy te przedmioty są ustawione pod dziwnym kątem lub skierowane tak, aby uzyskać najlepszy widok na Twoje łóżko lub łazienkę. Najłatwiejszym sposobem na zauważenie ukrytej kamery jest szukanie odbicia obiektywu, bo jak wiadomo, wszystkie kamery muszą mieć obiektyw. Wyłącz lampy i powoli omiataj pokój światłem latarki, wskaźnika laserowego lub specjalnego bezprzewodowego detektora kamer. Jest on wyposażony w światła skanujące w podczerwieni i jednooświetlające. Kiedy znajdziesz odblaskowy czerwony punkt, musisz włączyć latarkę, aby upewnić się, czy jest tam ukryta kamera. Koniecznie sprawdź otwory wentylacyjne i wszelkie inne dziury i szczeliny w ścianach lub suficie. Niektóre zaawansowane detektory pokazują nawet, co widzi kamera, co znacznie ułatwia jej wykrycie i wyłączenie. Detektory działają jednak tylko wtedy, gdy kamera jest włączona i pracuje normalnie. Telefon komórkowy może również pomóc w znalezieniu niektórych ukrytych zagrożeń. Włącz Bluetooth i przejdź się po pokoju. Zobacz, czy na ekranie pokazują się jakieś nieznane urządzenia.
Innym pomysłem jest zainstalowanie aplikacji do skanowania sieci pokazującej wszystkie urządzenia podłączone do sieci Wi-Fi, z której korzystasz w hotelu. Kiedy aplikacja skończy skanowanie, przestudiuj listę, szukając urządzeń nazwanych np. kamera lub IP kamery. Dodatkowo możesz ustawić telefon na tryb selfie, zgasić światło i zasunąć zasłony, a potem rozejrzeć się uważnie po pokoju, przesuwając telefon po różnych powierzchniach. Zwróć uwagę na fioletowe lub białe światła na ekranie. Możesz pobawić się w detektywa i zadzwonić do przyjaciela lub członka rodziny. Rozmawiaj z tą osobą, chodząc po pokoju. Ukryte kamery powinny emitować coś w rodzaju częstotliwości radiowej. Najprawdopodobniej będzie to zakłócać sygnał rozmowy telefonicznej. Jeśli zaczniesz słyszeć jakieś dziwne odgłosy w telefonie, stojąc w jakimś miejscu, dokładnie je potem sprawdź. Obejrzyj włączniki światła, gniazdka elektryczne, lampy i inne przedmioty, na które normalnie nie zwracasz uwagi. Jeśli wyglądają trochę krzywo, mają dziurę lub wydają się być źle umieszczone, może to być znak, że ktoś przy nich majstrował. Wiele urządzeń szpiegowskich wymaga przewodów, a ktokolwiek je zainstalował, musiał ukryć kable, często za winylową listwą przypodłogową. Dlatego właśnie miejsce, w którym spotykają się podłoga i ściana, jest kolejnym obszarem, który powinieneś sprawdzić. Nierówności, wypukłości lub przebarwienia mogą być oznaką, że ukrywa się tam mikrofon. To samo dotyczy plam na sufitach i ścianach, nawet jeśli nie są większe niż moneta. Jeśli znajdziesz ukrytą kamerę lub coś, co wygląda podejrzanie, bez wahania poinformuj o tym administrację hotelu lub serwis rezerwacyjny. Nie próbuj dotykać lub wymontowywać urządzenia. Jeśli hotel wszystkiemu zaprzeczy, skontaktuj się z lokalnymi organami ścigania. Po przeskanowaniu pokoju w poszukiwaniu kamer sprawdź lustra. Ktoś może cię obserwować z drugiej strony. Najpierw zobacz, czy lustro jest wbudowane w ścianę lub czy powieszone na niej. Lustro weneckie na pewno będzie wbudowane w ścianę. Możesz wykonać prosty test, aby je sprawdzić. Przyciśnij palec do szkła na tyle mocno, aby zostawić odcisk palca. Potem obejrzyj go dokładnie. Jeśli między odciskiem palca a lustrem jest mały odstęp w miejscu, gdzie powinna być szyba, to tylko lustro. Na lustrze weneckim nie będzie żadnego odstępu. Innym sposobem na sprawdzenie, czy masz do czynienia z takim lustrem, jest po prostu stuknięcie w nie. Jeśli ktoś obserwuje cię z drugiej strony, szkło wyda pusty dźwięk. Weneckie lustro wymaga jaśniejszego światła po przeciwnej stronie. Zbliż się do niego i osłoń oczy dłońmi. Czy widzisz jakieś światło za lustrem? Jeśli tak, to możesz mieć niechcianych obserwatorów. Zanim opuścisz swój pokój lub pójdziesz spać, upewnij się, że wszystkie drzwi są dokładnie zamknięte. Nie tylko wejście do pokoju, ale także drzwi prowadzące na balkon, jeśli takie są. Możesz wozić ze sobą własną blokadę do drzwi dla dodatkowego bezpieczeństwa. Gdybyś jej nie miał, spróbuj wykonać coś podobnego z dostępnych przedmiotów, na przykład owiń pasek od spodni lub torebki wokół dźwigni, która zamyka drzwi. Zapnij go i owiń kilka razy, aby uzyskać dodatkową ochronę. Innym pomysłem na zabezpieczenie się, kiedy planujesz drzemkę, jest zbudowanie piramidy z różnych rzeczy przy drzwiach. Szklanki i kubki sprawdzą się doskonale. Jeśli ktoś spróbuje dostać się do środka, gdy będziesz spał, zrobi sporo hałasu. Włamywacze nie chcą być przyłapani na gorącym uczynku, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że zrezygnują i uciekną. Jeśli podróżujesz z jakimiś kosztownościami i nie czujesz się komfortowo, zostawiając je bez zabezpieczenia w pokoju, możesz umieścić je w sejfie. Ale ponieważ sejfy hotelowe używają kodów dostępu zamiast zwykłych zamków, ktoś z hotelu musi znać kod główny, aby go odblokować w sytuacji awaryjnej. Zamiast tego możesz więc zabrać ze sobą własny sejf. Na Amazonie znajdziesz na przykład sejfy wyglądające jak książki. Są wykonane z mocnego metalu i teksturowanego papieru. Wyposażono je w zamek szyfrowy i mają wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścić swoje paszporty, gotówkę i biżuterię. W przypadku, gdy musisz zostawić laptopa w pokoju i chcesz mieć pewność, że nikt nie podłączy dysku USB, aby wykraść twoje dane, oto co możesz zrobić. Postaw butelkę wody lub jakiś inny przedmiot obok portu USB. Zmierz odległość. Powiedzmy, niech będzie to jedna długość kciuka. Aby ktoś mógł podłączyć swoje urządzenie do laptopa, musiałby przesunąć butelkę. Możesz pójść o krok dalej i położyć długopis równolegle do laptopa pod pewnym kątem. Możesz zmierzyć kąt za pomocą aplikacji kompasu w smartwatchu lub telefonie. Ponownie, jeśli ktoś go poruszy, będziesz wiedział.
Nawet coś tak prostego jak znak "proszę nie przeszkadzać" pomoże ci zorientować się, czy ktoś wszedł do pokoju podczas twojej nieobecności. Wsuń go w drzwi tak, aby wyglądał, jakby przypadkowo utknął między drzwiami a framugą. Jeśli wrócisz, a znak będzie wisiał na klamce, ktoś musiał go zignorować i wejść do pokoju. W takim przypadku możesz skontaktować się z recepcją i poprosić o wysłanie kogoś, kto wejdzie z tobą do środka, aby zapewnić ci bezpieczeństwo. Jeśli zależy ci na czystości pokoju tak samo jak na twoich rzeczach i bezpieczeństwie, to posłuchaj uważnie. Pracownicy sprzątający w hotelach mają zwykle pod opieką do 20 pokoi, o które muszą zadbać na 8-godzinnej zmianie. Oznacza to, że na twój pokój będą mieli nie więcej niż 30 minut. Daje im to wystarczająco dużo czasu na pościelenie łóżka, odkurzenie podłóg w pokoju i łazience, opróżnienie koszy na śmieci i wytarcie skórzu wszystkich powierzchni. Ale rzadko mają czas, aby zadbać o mniejsze przedmioty, takie jak włączniki światła, uchwyty do drzwi i szuflad oraz piloty. I tak, to są właśnie te przedmioty, z którymi masz zazwyczaj najczęstszy kontakt. W rzeczywistości mogą one zawierać więcej zarazków niż toaleta. Jeśli więc chcesz mieć pewność, że szkodliwe drobnoustroje nie wylądują na twoich rękach, zabierz ze sobą wystarczającą ilość chusteczek antybakteryjnych, aby wyczyścić wszystkie te rzeczy przed ich dotknięciem. Czy wiecie, że większość włamań ma miejsce w biały dzień? Według speców z FBI dzieje się tak dlatego, że ludzie są wtedy poza domem. Nie pozwólcie, aby wasza cicha przystań stała się łatwym celem kradzieży. Oto 10 wskazówek, jak chronić swój dom oraz kilka gadżetów, które zapewnią wam bezpieczeństwo. Numer 1 na naszej liście to przenośne zamki do drzwi. Ich przeznaczenie jest zróżnicowane. Powiedzmy, że wynajmujesz mieszkanie podczas wakacji. Przed tobą ktoś już tam był i miał klucze. Może dorobił sobie parę? Dlatego warto mieć pod ręką przenośny zamek. Drzwi często są wyposażone w dodatkowe mechanizmy blokujące, takie jak łańcuchy, ale nie ma co na nich polegać. Są przymocowane tylko na śruby, co oznacza, że można je łatwo sforsować. Istnieje wiele modeli takich zamków, rodzi się więc pytanie, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Łatwość montażu i demontażu w nagłych przypadkach to tutaj klucz. Większość drzwi rozwieranych do wewnątrz jest kompatybilna z tym wynalazkiem. Weźmy na przykład blokadę Addalock do znalezienia w internecie. Nie kosztuje dużo, ma nowoczesny wygląd i co najważniejsze, jest kompaktowa. Wystarczy kilka sekund, aby ją założyć. Wkładasz chwytak na wysokości blachy zaczepowej drzwi, a następnie je zamykasz. Voilà! Włamywacze nie napadają domu, żeby zrelaksować się w fotelu gospodarza. Podobnie nie zawracają sobie głowy kradzieżą ciężkich rzeczy, takich jak telewizor. Chcą wejść i wyjść w mniej niż 10 minut. Warto więc podjąć pewne środki ostrożności, aby ich spowolnić. Szkło laminowane sprawdzi się doskonale. To opłacalna inwestycja. Normalne okna wykonane ze szkła hartowanego mogą łatwo się rozbić, a te laminowane są jak tarcze. Mogą pękać, ale nie rozpadają się na kawałeczki. Nie chcąc zwracać na siebie uwagi głośnymi dźwiękami, włamywacz prawdopodobnie odejdzie. Struktura szkła laminowanego jest inna niż zwykłego. Dzięki niej nawet po silnym uderzeniu szyba pozostaje nienaruszona, a jednocześnie hałas jest spory. Takie okna są 100 razy sztywniejsze i 5 razy bardziej wytrzymałe niż standardowe. Jakie cechy sprawiają, że tego typu szkło jest wyjątkowe? Przede wszystkim składa się z warstw. Są to dwie powłoki szkła, pomiędzy którymi znajduje się spadający materiał winylowy. Ponadto szyby laminowane mają właściwości dźwiękoszczelne. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Warstwa pośrednia pochłania część hałasu z zewnątrz. Ale to przecież szkło, pewnie widać tę winylową warstwę. Rozumiem, że nurtujecie ta kwestia. Odpowiadam nie. Szkło laminowane jest przezroczyste, tak jak inne rodzaje. Ciesz się niezmąconymi widokami i bezpieczeństwem. Jest jedno ale, cena. Trzeba słono zapłacić, aby mieć spokój od włamywaczy. Ewentualnie możesz zlecić fachowcom montaż folii laminowanej na standardowych oknach lub samemu nałożyć folię zabezpieczającą. Wszystkie tego typu produkty działają na tej samej zasadzie, ale oczywiście daleko im do jakości szkła laminowanego. Kolejnymi wskazówkami podzielił się były włamywacz Michael Fraser, który obecnie jest ekspertem od zapobiegania kradzieży. Jego pierwsza porada jest dość zaskakująca. Jak się okazuje, lepiej nie umieszczać naklejki "Uwaga, zły pies", jeśli ma się w domu pupila.
Skoro zwierzak może chodzić po domu bez uruchamiania alarmu, to człowiek również. Właśnie w ten sposób myślą włamywacze. Co więcej, wiele psów szybko się zaprzyjaźnia, no chyba że są specjalnie szkolone do przeganiania obcych, ale to rzadkość. Pupila można bez problemu umieścić w pokoju, a wtedy wiadomo, żegnajcie cenne przedmioty. Umieszczanie ogłoszenia sprzedaży nieruchomości w internecie niestety przyciąga nie tylko potencjalnych nabywców, ale także złodziei. Przez z pozoru niewinne zdjęcia wrzucane do sieci, włamywacze zyskują plan Twoich czterech ścian. Tym gorzej, jeśli zawarłeś w ogłoszeniu opcję wirtualnego zwiedzania. Wiedzą, gdzie jest wejście i droga ucieczki. Brzmi jak idealny plan na obrabowanie domu. Numer 5 to zakup systemu zabezpieczeń. Zmniejsza ryzyko kradzieży i powiadamia, jeśli do takowej dojdzie. Według statystyk domy bez systemu są prawie 3 razy bardziej narażone na włamania. Rynek oferuje wiele wariantów. Niektóre są drogie, ale na szczęście znajdą się też tańsze alternatywy. Nie trzeba nawet wzywać fachowców. Ten system bezpieczeństwa DIY z Amazona to całkiem niezły gadżet w przystępnej cenie. Instalacja przebiega intuicyjnie, a pomoże w niej specjalnie zaprojektowana aplikacja. Dodatkowy walor? Żadnych śrub, narzędzi i wiercenia. System jest wyposażony w szybki meldunek awaryjny, który może powiadomić władze w sytuacji zagrożenia. Wystarczy wybrać te opcje w ustawieniach. Ponieważ konfiguracja to bułka z masłem, jest to też dobre rozwiązanie dla wynajmujących na krótki termin. Przed chwilą mówiłem, że skoro pies może chodzić swobodnie po domu, to również i złodziej. Cóż, rozwój technologii nie sprzyja rzezimieszkom. Sztuczna inteligencja wykrywa intruzów, a jednocześnie rozumie zachowania pupila. Czujniki można umieścić w oknie, drzwiach i narożnikach, ale trzeba je dostosować, żeby uniknąć fałszywych alarmów powodowanych przez zwierzęta. Inną rzeczą, która wzmocni Twoje bezpieczeństwo, zwłaszcza we współdzielonym miejscu zamieszkania, takim jak akademiki, jest odbojnik do drzwi z alarmem. Urządzenia te są bardzo małe, więc bez problemu można je spakować i zabrać na wymarzone wakacje, albo wykorzystać w życiu codziennym. Odbojnik tego rodzaju nadaje się do każdych drzwi, o ile umieścisz go w środku. Działa jak klin pod drzwi, ale utrzymuje je zamknięte. Jak to działa? Kiedy włączy się alarm, intruz zostanie zatrzaśnięty w środku i rozlegnie się alert dźwiękowy. Jest głośny, więc obudzi właściciela lub sąsiadów. Ten gadżet również można dostać na Amazonie. Wspomniany wcześniej emerytowany włamywacz dodaje, że powinniśmy myśleć jak złodzieje. Zadaj sobie pytanie, jak dostałbym się do środka? To świetne ćwiczenie, żeby zidentyfikować słabe punkty swojego domu. Przejdź się po nim. Jest jakieś okno, które można łatwo otworzyć? O, chwila. Czy to twój laptop leżący na biurku widać z ulicy? A właśnie, jeśli kupisz nowy sprzęt elektroniczny, na przykład telewizor czy komputer, nie zostawiaj pustych kartonów wystawionych w pobliżu śmietnika. To jak zaproszenie dla złodziei. Będą wiedzieli, że masz w domu drogą elektronikę. Zamiast tego złóż kartony i wyrzuć do odpowiedniego kontenera na segregowane odpady. Niestety, włamania przez okno na parterze to aż 23% wszystkich przypadków. Aby temu zapobiec, warto zdecydować się na bezprzewodowy zestaw alarmowy. Jeśli chodzi o drzwi wejściowe, rozwiązaniem może być zamontowanie podwójnego zamka ryglowego. Również oświetlenie z czujnikiem ruchu spełnia swoje zadanie. Czy w otoczeniu Twojego domu znajduje się martwe pole? Zainstaluj kamery z noktowizją, a będziesz wiedział, co dzieje się na zewnątrz. A jeśli chcesz widzieć, co słychać wewnątrz, pomyśl o czymś takim. Mobilna kula Orbi wygląda jak piłka, ale ma w środku kamerę, która rejestruje wszystko dookoła. Wyobraź sobie, że jesteś w biurze i chcesz się pobawić ze swoim psem. Twój czworonożny przyjaciel może gonić piłkę w domu, podczas gdy ty z oddali kontrolujesz urządzenie. Aj, przepraszam, mieliśmy ratować twój dom przed włamywaczami. Zostawię śmieszne zabawki dla zwierzaków na inną okazję. A oto szokująca prawda o ogrodzeniach. Większość ludzi wierzy, że dzięki nim potencjalny łupieżca nigdy im nie zagrozi. Przykro mi to mówić, ale nawet wysokie i solidne ogrodzenia nie są tak bezpieczne, jak powszechnie się sądzi. Zasadą numer jeden złodzieja jest nie dać się złapać, a gdyby włamali się na posesję z ogrodzeniem w nocy, byliby doskonale osłonięci i niewidoczni. Twoi sąsiedzi niczego nie zauważą, chyba że mają rentgenowski wzrok. Ogrodzenie powinno być trudne do sforsowania. Często wybieramy je pod kątem prywatności, ale pamiętajmy też, że metalowe, druciane i pikowane bariery to wyzwanie dla intruzów.
A więc rozbroiliśmy włamywacza. Wprowadzenie w życie tych wskazówek wybije z głowy potencjalnemu intruzowi głupie pomysły i zapewni Wam bezpieczeństwo. Czy doświadczyliście kiedyś takich nieprzyjemnych incydentów? Jeśli tak, to może macie jakieś inne wskazówki dla widzów Jasnej Strony. Ups, w USA doszło do kolejnego włamania. Poczekaj 22,6 sekundy, a wydarzy się następne. Hej, ale ty nie musisz się martwić o swój dom. Przezorne zawsze ubezpieczone. Pokażę ci kilka wskazówek, dzięki którym zapewnisz sobie ochronę. Zwykła naklejka może przyczynić się do ochrony twojego domu. Użyj nalepki informującej, że posiadasz system alarmowy, nawet jeśli tak naprawdę go nie masz. O dziwo, włamywacze wolą nie wchodzić do takich domów. Jeszcze jedno, upewnij się, że naklejka wygląda przekonująco. Podróbka nie zda egzaminu, lepiej wydać trochę pieniędzy i kupić taką, która wygląda na prawdziwą. Kolejny trik to pozostawienie pary bardzo dużych butów na ganku tak, aby włamywacze od razu je zauważyli. Dzięki temu pomyślą, że mieszka tu ktoś bardzo duży i groźny, ktoś z kim nie będą chcieli zadzierać. Teraz zajmijmy się drzwiami. Mam nadzieję, że nie zostawiasz kluczy pod wycieraczką. Jedyne rzeczy, które powinny się tam znajdować, to ciastka lub chipsy. Dzięki nim sprawdzisz, czy ktoś odwiedzał twój dom, gdy cię w nim nie było. Ten trik nie daje jednak 100% gwarancji. Mógł to być listonosz, dostawca, który pomylił dom, a nawet przypadkowy pies węszący na posesji. Tak, ciastka lepiej zjeść niż wkładać pod wycieraczkę. Wracasz do domu z pracy. To był ciężki dzień i jesteś zmęczony. Zostawiasz klucze w zamku i kompletnie o nich zapominasz. Zamknąłeś drzwi i klucze są wewnątrz. A może w krzakach właśnie siedzi złodziej czający się na twój dom? Z technicznego punktu widzenia niemożliwe jest wsadzenie duplikatu klucza od zewnątrz, jeśli oryginał jest wsadzonym zamek od wewnątrz. Ale ci kolesie są dobrze wyposażeni i mają cały szereg różnych haczyków do wyciągania kluczy. Wiesz, co stanie się dalej? Mogą wkraść się do domu po cichu niczym ninja i zabrać twoje kosztowności, gdy będziesz smacznie spał. Dobrym rozwiązaniem wydaje się więc zamek, który można zamknąć od wewnątrz i którego nie da się otworzyć od zewnątrz. Gdy przeprowadzasz się w nowe miejsce, nawet jeśli jest wynajęte, pamiętaj o wymianie zamków. Kto wie, ile kopii kluczy krąży po świecie. Jeśli chodzi o wynajem, nigdy nie wiesz, kto mieszkał w tym miejscu przed tobą. Poza tym, jeśli z jakiegoś powodu przypadkowo zostawisz klucze w drzwiach wejściowych na dłuższy czas, najlepiej także wymienić zamek. Prawdopodobnie nie wydarzy się nic złego, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Przestań zostawiać klucze w drzwiach i nie zostawiaj ich też na widoku. Może lepiej zabrać je ze sobą do salonu, niż trzymać nieopodal wejściowych drzwi. Czasami włamywacze korzystają nie tylko z drzwi, lecz także z okien. Uważaj na swoje śmieci, zwłaszcza jeśli wyrzucasz opakowania po cennych przedmiotach. Nie informuj złodziei o tym, co kupiłeś i za jaką kwotę. Poza tym śmieci mogą zabierać dane osobowe, dane karty kredytowej i inne ważne informacje. Zwróć uwagę na skrzynkę pocztową i upewnij się, że posiada zamek. Chodzi o to, że złodzieje mogą interesować się jej zawartością. Zasada jest prosta. Skrzynka powinna być zamknięta, a wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe należy niszczyć. Teraz zajmijmy się twoim podwórkiem. Hej, widzę tu coś niebezpiecznego. Chodzi mi o te duże krzaki. Tak, wiem, że nie masz czasu ich przyciąć. Im są większe, tym więcej miejsca mają złodzieje, aby się ukryć. Poza tym, gdy ktoś widzi nieprzycięte krzaczyska, myśli sobie, że nikogo nie ma w domu. Już rozumiesz, o co mi chodzi, prawda? Okej, powiedzmy, że zignorowałeś poprzednie wskazówki i złodzieje włamali się do twojego domu. Najbardziej interesuje ich pewnie gotówka. Jeśli nie trzymasz jej w domu, możesz pominąć tę część. Gdy jednak masz cenne przedmioty, postaw na kreatywność. Gotówkę można upchnąć w plastikową torbę i ukryć w dużym pojemniku z resztkami. Można ją także umieścić w starej butelce po detergencie i trzymać w kuchni lub składziku. Włamywacze raczej nie będą tam zaglądać. Oto kilka rzeczy, których lepiej nie robić. Ukrywanie pieniędzy lub biżuterii w pojemniku na leki nie jest dobrym pomysłem. Zamrażarka to też nie jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ złodzieje często w pierwszej kolejności sprawdzają te miejsca.
Czas zobaczyć, czy dobrze przechowujesz klucze. Jeśli trzymasz kluczyki do samochodu i klucze od domu razem, robisz to źle. Po pierwsze, wyobraź sobie, że jej gubisz, a złodzieje wiedzą, gdzie mieszkasz. Nie dość, że cię obrabują, to jeszcze zyskają środek transportu, żeby wywieźć cenne łupy. Zwróć uwagę na klucze od garażu, zwłaszcza jeśli można wejść przez niego do domu. Nawet jeśli nie jest to możliwe, w garażu także mogą znajdować się cenne przedmioty. Dla włamywaczy nie ma żadnych ograniczeń. Mogą wkraść się do domu nawet przez małe okna. Wolą drzwi, ponieważ to najbezpieczniejsza droga wejściowa, podczas gdy przeciskanie się przez okienka może prowadzić do zadrapań i nie chodzi tu o popsucie sobie pięknej facjaty. Nie chcą zostawiać za sobą śladów DNA, które można namierzyć. Włamywacze bardzo na to uważają. Na przykład raport pochodzący z Anglii mówi, że tylko 3% złodziei pozostawia za sobą jakikolwiek materiał dowodowy. Istnieje kilka opcji na zapewnienie sobie ochrony nocą. Po pierwsze, włóż duży spinacz do papieru lub spinkę do włosów w dziurkę od klucza. Możesz użyć zapasowych kluczy, jeśli je posiadasz. W ten sposób użycie duplikatu stanie się prawie niemożliwe. Po drugie, możesz zabarykadować drzwi. Wykorzystaj w tym celu ciężkie krzesło, regał na książki lub inny ciężki mebel. Czemu nie, jeśli dzięki temu poczujesz się bezpieczniej? Jeśli twoje drzwi otwierają się na zewnątrz, blokada będzie dobrym rozwiązaniem. Przyda się także krzesło, włóż je pod klamkę. Nie jest to najpotężniejszy system ochronny, ale robi robotę. Dobrą opcją jest także związanie ze sobą klamek. Atrapa kamery monitoringu może zapewnić ci ochronę w dzień i w nocy. Złodzieje nie są aż tak nieustraszeni. Jeśli masz prawdziwy monitoring, upewnij się, że włamywacze go nie wyłączą. Pamiętaj, aby zamontować go w trudno dostępnym miejscu. Jeśli jesteś w stanie przeznaczyć więcej środków na ochronę, światło z czujnikiem ruchu to rozwiązanie dla ciebie. Złodzieje lubią ciemne miejsca, więc jasne światło na pewno ich odstraszy. Rozwiązanie to działa, o ile wiedzą, że jesteś na miejscu. Gdy mają pewność, że cię nie ma, jest ono mniej skuteczne. Timery telewizyjne i radiowe to kolejny przydatny trik. Z ich pomocą możesz udawać, że jesteś w domu. Działają świetnie w połączeniu ze światłami z czujnikiem ruchu. Rozwiązanie to może przechytrzyć niektórych złodziei, ale nie daje 100% gwarancji. Niektórzy nie boją się wejść do środka nawet wtedy, gdy włączony jest telewizor. A co powiesz na żywy system alarmowy? Może być prawdziwy lub fałszywy. Pamiętasz trik z butami? Tę samą sztuczkę możesz wykorzystać w przypadku psa, nawet jeśli go nie posiadasz. Na ganku zostaw dużą psią miskę, tylko pamiętaj, żeby wyglądała na używaną. Znasz wszystkich swoich sąsiadów? Jeśli nie, czas upiec ciasteczka i udać się do nich w odwiedziny. Złodzieje nie lubią działać w obszarach, gdzie ludzie dobrze się znają i o siebie dbają. Przez to istnieje duża szansa, że zostaną zauważeni i zgłoszeni na policję. Swego rodzaju straż sąsiedzka to idealny sposób na ochronę twojego domu, a także na zawarcie nowych znajomości. Gdy nieznajomy poprosi cię o zrobienie mu zdjęcia, wręczając ci swój telefon, nie bierz go. Najpierw przyjrzyj się obcemu. Jeśli wygląda podejrzanie lub wrogo, lepiej uprzejmie odmówić. To może być oszustwo. Po włączeniu aparatu pewnie zauważysz, że jest uszkodzony, a zdjęcie niewyraźne. A gdy oddasz telefon nieznajomemu, ten zacznie oskarżać cię o zniszczenie urządzenia. Zażąda pieniędzy i zrobi się agresywny. W takiej sytuacji lepiej nie panikować oraz nie dać się sprowokować. Spokojnie odejdź i daj nieznajomemu jasno do zrozumienia, że nie dasz się nabrać na ten przekręt. Jeśli zrobi się zbyt impulsywny, dzwonię na policję. Idziesz sobie ulicą, gdy nagle podbiega do ciebie jakiś gość w brudnych ciuchach. Wygląda na bezdomnego, a do tego bardzo się gdzieś spieszy. Pokazuje ci dziwną monetę. Mówi, że znalazł ją w piwnicy pewnego starego budynku. Z jego słów wynika, że znalezisko jest niebywale rzadkim okazem, wartym $1000. Robisz zdjęcie monety, żeby dowiedzieć się o niej więcej w internecie i okazuje się, że nieznajomy mówił prawdę. Faktycznie jest droga.
Bezdomny nie może jej sprzedać za takie pieniądze, bo nikt nie wierzy w jego opowieść. Dlatego proponuję ci zakup monety za kilkaset złotych. Oferta brzmi ciekawie, ale to ściema. Nieznajomy proponuje ci fałszywkę wartą nie więcej niż kilkanaście złotych. Udaje biednego bezdomnego, żeby jego opowieść brzmiała bardziej wiarygodnie. Odmów zakupu i dzwoń po policję. Ten ktoś mógł oszukać też innych ludzi. Złodzieje mogą zostawić ulotkę, gazetę lub naklejkę na drzwiach twojego domu lub mieszkania. Możesz zauważyć również wetknięty w szczelinę cienki pasek z plastikowej butelki. Jeśli nie zabierzesz żadnego z tych przedmiotów, złodzieje domyślą się, że nie macie w domu. W ten sposób przestępcy oznaczają miejsca, do których łatwo się włamać. W końcu bezpieczniej wejść do pustego domu. Jak tylko zobaczysz jakiś obcy przedmiot, od razu się go pozbądź. Jeśli ulotka lub zakładka wiszą w drzwiach dłużej niż dwa dni, to znak dla złodzieja, że nikogo nie ma w domu. Oczywiście mogą to być też prawdziwe ulotki, ale i tak ich nie potrzebujesz. Poza nimi na drzwiach domu lub mieszkania mogą znaleźć się inne oznaczenia, cyfry, krzyżyki i tym podobne. W ten sposób rabusie oznaczają domy, do których lada chwila się włamią. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych znaków, od razu dzwoń na policję. Podchodzisz do swojego samochodu i widzisz koszulkę lub kawałek materiału owiniętego wokół wycieraczki. Nie próbuj go zdejmować. Spokojnie wsiądź do samochodu, rozejrzyj się i odjedź. Jak tylko znajdziesz się w innej dzielnicy, możesz bezpiecznie pozbyć się odzieży. Chodzi o to, że oszuści celowo owijają jakiś materiał wokół wycieraczek tak ciasno, jak się da. Wykorzystują moment, w którym siłujesz się z ciuchami i próbują wsiąść do auta, żeby nim odjechać, nierzadko zachodząc cię od tyłu. Zbliżasz się do sklepu i parkujesz samochód. W tym samym czasie tuż obok pojawia się mega luksusowe auto. Wysiada z niego elegancko i bogato wyglądający człowiek, który prosi cię o pieniądze na benzynę. Mówi, że rozładowała mu się komórka. Zapomniał wziąć portfela z domu, a musi pilnie napełnić bak. Obiecuje oddać pieniądze, jak tylko naładuje telefon. Niczego mu nie dawaj, to oszust. Może wyglądać, jakby naprawdę potrzebował pomocy i obiecywać jak najszybszy zwrot pieniędzy. Jednym słowem sprawia wrażenie szczerego i dobrego człowieka, ale zapewne wynajął auto, no jego ciuchy są tanie. W ciągu dnia jeździ po mieście i prosi nieznajomych o pieniądze na benzynę, licząc na ich współczucie. Na koniec dnia zbiera mu się pokaźna sumka, której nigdy nie oddaje. Idziesz sobie ulicą, gdy nagle widzisz na chodniku piękną monetę lub telefon. Nie podnoś ich. Są dobrze przyklejone do ziemi i nie zdołasz ich odkleić za pierwszym razem. A kiedy będziesz próbował, oszust przebiegnie obok ciebie i ukradnie ci torbę. Ta sprytna sztuczka przypomina ser w pułapce na myszy. Często widzimy w filmach, jak złodzieje karmią psy, żeby je przekupić podczas skoku na dom, albo dodają do karmy tabletki nasenne, ale to tylko pozory. Złodzieje mogą ukraść twojego psa, żeby ułatwić sobie rabunek. Oczywiście zaginiony pies nie zawsze oznacza, że ktoś chce cię okraść, ale jeśli naprawdę do tego dojdzie, musisz mieć się na baczności. Włamywacze i złodzieje spędzają mnóstwo czasu na portalach społecznościowych. Nie dziel się zdjęciami z zagranicznych wakacji na Facebooku. Gdy to robisz, to tak jakbyś krzyczał: patrzcie, jak jestem daleko od domu. Lepiej poczekaj, aż wrócisz i dopiero wtedy udostępnij kilka zdjęć. Poza tym zdarzało się, że złodzieje współpracowali z mobilnymi oszustami. Dostają dostęp do mediów społecznościowych niektórych ludzi, żeby sprawdzić, kiedy wyjeżdżają na wakacje. Jak tylko to ustalą, przesyłają te dane do prawdziwych włamywaczy. Wracasz samochodem do domu, gdy nagle zauważasz, że skończyło ci się paliwo. To dziwne, bo niedawno tankowałeś. Jedziesz więc na stację benzynową, a potem do mechanika sprawdzić, czy nie ma przecieków. W tym czasie włamywacze mogą wynieść wszystkie rzeczy z twojego domu. Celowo opróżnili bak w samochodzie, żeby zmusić cię do wizyty na stacji benzynowej. Dzięki temu zyskują czas na obrabowanie twojej posesji. Jeśli jesteś pewien, że ostatnio tankowałeś samochód, a benzyna została spuszczona, zadzwoń do sąsiadów i poproś ich, aby mieli oko na twój dom lub mieszkanie. Jeśli korzystasz z usług firmy sprzątającej, powinien zaniepokoić cię widok nowego pracownika. Ilekroć pojawia się ktoś nowy, usługodawca powiadamia klientów o zmianie. Jeśli tak się nie stało, koniecznie sprawdź to sam. Zadzwoń i dowiedz się wszystkiego o nowym pracowniku. Jeśli firma nic na ten temat nie wie,
Prawdopodobnie złodziej chce wejść do swojego mieszkania i sprawdzić, co masz cennego. Zadzwoń na policję i nie wpuszczaj tej osoby do domu. Złodzieje mogą podawać się również za hydraulików, lekarzy czy pracowników socjalnych. Zanim zaprosisz ich do środka, zażądaj przedstawienia stosownych dokumentów. Mogą być uprzejmi i towarzyscy, ale w trakcie rozmowy będą wnikliwie obserwować twój dom. Nie wyrzucaj niepotrzebnych dokumentów do kosza. Oszuści mogą sprawdzić kubły i znaleźć w nich paragony i inne ważne papiery. Dla ciebie mogą być bezużyteczne, ale złodziej znajdzie na nich dane o twoim dowodzie osobistym, zarobkach czy ubezpieczeniu. Zawsze wrzucaj takie dokumenty do niszczarki. Istnieje wiele sposobów, w jakie można je wykorzystać. A teraz przedstawiamy kilka porad, które zmniejszą szansę obrabowania twojej posesji. Nie zostawiaj w kubłach na śmieci tekturowych pudełek po nowych telewizorach, drogich telefonach, laptopach czy złotych zegarkach. Nie musisz pokazywać, jak dobrze ci się wiedzie. Najważniejsze to nie wyrzucać takich śmieci w pobliżu domu. Możesz ewentualnie przykryć pudła reklamówkami, żeby złodzieje ich nie widzieli. Jeśli mieszkasz w domku, obok którego rosną drzewa, zetnij gałęzie dochodzące do okien. Złodzieje mogą łatwo po nich wejść do środka. Rabusie zwykle unikają domów z roślinami i kwiatami rosnącymi pod oknami, szczególnie gdy są to róże z kolcami lub kaktusy. Równie dobrze możesz nakleić na drzwiach znak "Uwaga, zły pies", nawet jeśli go nie masz. Nikt nie będzie chciał wejść do takiego domu. Możesz też zamontować atrapę kamery, która dodatkowo odstraszy złodziei. Aby zapobiec rabunkowi, musisz stworzyć wrażenie, że ktoś zawsze jest w domu, nawet jeśli wybrałeś się na długi